Dzień dobry, vlog. Dzień dobry, vlog. Dzień dobry, vlog. Pogoda za oknem kiepska, a my i tak postanowiłyśmy, że będziemy dzisiaj dla Was nagrywać. Pewnie tego nie widzicie, ale pada taki malutki śnieżek. Więc tak, cześć kochani. Ale mam stylówkę, co? Piżama, skarpety i Daniela bluza. Jeszcze się nie ubieram, bo wiecie co? Bo idę się zaraz jeszcze myć, muszę umyć głowę. Troszeczkę się odświeżę. I dzisiaj mamy w planach wyjść z Danielem i znajomymi do Championa na jakieś, nie wiem, burgery albo na soczek. Zobaczymy. Malutka standardowo bawi się teraz w bujaczku, a ja będę się powoli ogarniała. Zaraz damy jakąś zabawkę Wiki na wymianę. Książeczkę jej ulubioną może, bo jak się znudzi pieskiem, to będzie mogła wziąć coś innego. Zawsze jej daję chociaż dwie zabawki, żeby miała się czym bawić. Wiecie co, bardzo bym chciała nagrać Wam jakiś outfit taki świąteczny, ale jak widzę tą pogodę, to jakoś sobie tego nie umiem wyobrazić. No ale zobaczymy. Może jutro będzie cieplej, ładniej. Oby, trzymajcie kciuki. Ja już jestem ubrana i znalazłam płytkę, którą chcę Wam teraz odpalić i pokazać. Zaraz włączymy i zobaczycie, co chcę Wam takiego pokazać. Moje USG, oczywiście z Wiktorią, jak byłam w ciąży, z 13 tygodnia. Zaraz coś zobaczycie. Tutaj oczywiście pokazuje mi pan doktor. O, 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 patrzcie na to. Wiele z Was, jak wstawiłam ten filmik na Instagram, pomyślało, że Wiktoria jest chłopcem. Także jeśli jesteście w 13 tygodniu i Wasza dzidzia ma coś między nogami, to nie znaczy, że urodzicie chłopca, bo jak widać, ja mam zdrową, śliczną córeczkę. Tutaj pan doktor pokazuje mi nóżki, kosteczki wszystkie już. I tak jak mówiłam, to jest 13 tydzień. O! Ja po tym USG byłam pewna, wręcz pewna, że będę miała chłopczyka. A tu proszę. Mała Wikuś. Więc tak mnie wzięło na wspomnienia i stwierdziłam, że pokażę Wam ten filmik w troszeczkę dłuższym czasie nagrany, jak był. O, tutaj też bardzo dobrze było widać. Ale mam pomysł na miniaturę. Zrobię miniaturę z USG Wiktorii. Ciekawe, kto pomyśli, że jestem w ciąży. Piszcie na dole, czy ktoś tak pomyślał. To się nazywa prank na widzach. Co? Cześć, żabciu, wyspałaś się? Żabciu, wyspałaś się? Wyspałaś się czy nie? Wikusia przed chwilą wstała i ja też troszeczkę z nią poleżałam i popracowałam, bo robię bardzo fajną rzecz, prezent dla rodziców na podziękowania. I myślę, że jak już go dostanę, to zrobię taką serię ślubną i to będzie pierwszy odcinek, gdzie pokazuję Wam właśnie prezent dla rodziców. No, trochę to potrwa, bo nie oszukujmy się, sporo czasu mi to zajmuje, ale myślę, że warto. A zobaczcie, kto tutaj przyszedł i śpi. Panna Lilianna, tak? Śpi sobie. Chciałam sobie dzisiaj zrobić zdjęcie z moją córką, ale nie bardzo chciała ze mną współpracować. Kiedy ja się uśmiechałam, to ona się bardzo dziwnie patrzyła na aparat. Zobaczcie, ewidentnie nie chciała zdjęcia z mamusią. O. I dodałam zdjęcie w końcu sama. Naprawdę czekam na Daniela, on kończy za jakieś 15 minut, przyjedzie i będziemy się zbierać i wychodzimy. Mama ma wychodne. Co prawda nie mogę sobie pozwolić na to, żeby długo jakoś mnie nie było, bo to jest mały cycocholik. Ty draniu, zostaw to! Zostaw to, no co ty? Daniel przyjechał, więc my już wychodzimy. Jeszcze pomalowałam usta troszeczkę innym kolorem. Jest to ten mój ulubiony tint z Belle. A pachnę dzisiaj tak. Naomi Campbell Cat Deluxe. Zmykam. Dlaczego Cię nie ma we vlogach? Już jestem co? Myślałam, że powiesz, bo ciężko pracuję. Też.
mój makijaż i moja szminka. Piękna jesteś. Widać cudowną pogodę za to. Jednego case'a. I kto ci kupił takiego case'a? Kto ci kupił case'a? Ty. Łukasz jest świadkiem. Na ślubie. Który nic nie będzie pamiętał. Moim zadaniem jest pilnować Daniela, żeby nie wypił więcej niż jeden kieliszek przez cały czas. Chyba wody. Kochani, ja już wróciłam, za bardzo nie nagrywam, ale wiecie, chciałam sobie porozmawiać też w spokoju ze znajomymi i przyniosłam Wiktorii prezent. Już Wam pokazuję, co jest w środku. Tutaj Wiktoria próbuje się dorwać do tego prezentu. Był tutaj taki piękny króliczek, zajączek. Proszę bardzo, Wikusia, to dla Ciebie. Klocuszki takie. Do tego mamy hipcie i oczywiście M&M'sy. Lilo, tobie też się prezencik podoba? A tymczasem ja już będę kładła Wiki spać, więc żegnam się z Wami. Widzimy się niedługo. Pa, pa!